Kończy się pierwsze w tym roku posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Odbywa się ono w cieniu tych zdarzeń, które skupiły naszą uwagę w ubiegłym tygodniu, kiedy miały miejsce zamachy terrorystyczne w Paryżu. Ale również temat związany z wykorzystywaniem dzieci do zamachów terrorystycznych w Nigerii jest przedmiotem dyskusji tutaj. Te smutne rzeczy powodują, że zaczyna się rozmowa o tym, jak walczyć z terroryzmem, jak wprowadzić jednolite europejskie rozwiązania pozwalające zbierać dane o pasażerach lotów lotniczych. Te dane i tak są zbierane i przekazywane przez linie lotnicze w większości państw, dużych państw, które takich danych oczekują i pod tym warunkiem wpuszczają samoloty na swoje terytoria. Natomiast przydałoby się, wbrew dotychczasowemu oporowi ze strony części parlamentu, aby to rozwiązanie, zwane PNR-ami, mogło być jednolicie, w standardowy sposób wprowadzone w całej Europie. To pozwoli lepiej chronić także nasze dane osobowe, także naszą prywatność. To pozwoli na jasne wprowadzenie reguł i procedur, żeby te dane nie były nie we właściwym kierunku wykorzystywane przez jakiekolwiek służby czy jakiekolwiek instytucje. Dlatego przekonywanie do tego rozwiązania, ale zarazem powiedzenie, co ja mocno podkreślam w tych dyskusjach, że warunkiem jest przyjęcie całościowego pakietu na rzecz ochrony danych osobowych i prywatności. Ten pakiet jest w pracach państw członkowskich. Parlament przyjął rozwiązania. Czekamy na państwa członkowskie. Jeśli to zostanie przyjęte, łatwiej będzie rozmawiać o tych różnych narzędziach mających przeciwdziałać terroryzmowi poprzez lepszą wymianę informacji i koordynację działań na różnych szczeblach różnych służb. Mówią tu niektórzy, że trzeba zlikwidować Schengen, że każdy kraj musi sam sprawdzać tych, którzy do niego wjeżdżają. Nie wierzcie. Takich rozwiązań wspólna Unia Europejska na pewno nie wprowadzi. Ale to było także posiedzenie ważne ze względu na przemówienie Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej. Przemówienie konkretne, mówiące o zadaniach politycznych, które zostały wskazane przez Radę Europejską w grudniu, mówiące o tym, że niedługo będzie przygotowany zrąb tej Unii Energetycznej Europejskiej, mówiące o możliwych dalszych sankcjach dla Rosji, która cały czas atakuje Ukrainę. Mówiące właśnie także o tej potrzebie bardziej skoordynowanych działań pozwalających przeciwdziałać terroryzmowi. To było, jak mówię, dobre wystąpienie i nawet jeśli pojawiały się głosy, pytania od polskich posłów o sprawy górnicze, to był to tylko mały fragmencik tej debaty w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim. Na koniec Parlament będzie przyjmował rezolucję w sprawie Ukrainy. Nie wolno Ukrainie zapomnieć, dlatego są potrzebne te rezolucje, bo to są takie przypomnienia. Tym razem skupione jest ona na potrzebie analizy, ale i utrzymania sankcji oraz na potrzebie reform w Ukrainie po tych wyborach, które się odbyły, po powołaniu koalicji, po podpisaniu umowy koalicyjnej. Ukraina powinna budować mocniej swoją wiarygodność wobec swoich obywateli, wiarygodność państwa i swoją większą moc i lepsze warunki funkcjonowania gospodarczego. Ważne posiedzenie, a rok przecież dopiero się zaczyna. Wszystkiego dobrego jeszcze raz w nowym roku.